Dobra, jestem. Z papu, bo trochę zgłodniałem przy okazji też. Dobra, co my tu mamy? Efekty motylka. Gratunek. Temat. Wciążył świtu. Proszę cię. Już tutaj dożywają. Niektórzy. Wspinaj się. Nie? O! Prężna? W, dawaj. Jeszcze trochę. No dawaj, dawaj. Sam. Dasz radę. Ty nie dasz rady? Właśnie, co tu jest? Tak. Co tu mamy? O. Zobaczmy, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Dobra. Chyba tych wszystkich tutaj nie znajdziemy. Ma szans. Musimy to znaleźć. Lodowata woda. Dawaj Sam, dawaj. A, jesteśmy z tej strony, okej. Okay. W? Siu. Oh shit. O. Jesteście tam! Puśćcie mnie! Sam. Szlak. Mike! Rany. Kiepsko wyglądasz. A będzie gorzej, jeśli tu zostaniemy. Szybko. Szybko, szybko. Tam nic nie pokazuje, ale muszę gryzę wziąć.
Okay. No, nie widzieliśmy śmierci, więc... Niedobrze. I co my teraz zrobimy? Sprawdźmy piwnicę. Może ktoś jeszcze został. Dobra. Posłuchaj. Jeśli ktoś przeżył, to pewnie został w piwnicy. Dobra, no to piwnicy. Skoro mówisz... No to jak oceniasz nasze szanse? Próbuję o tym nie myśleć. Jazda, są truchy! Raz, raz! Musimy spadać już! Już! Możesz ty! Au. Hej! Dobra, aż ty uciekła. Ale pluje, kurde, plujka jedna. Gdzie on się schować, nie?
Dobra, Emily, tutaj widzę. Ana, nie wydzieraj się tak. Chwamy się. Oh shit! Nora? Czyli tylko czas nam zginęła, niestety. No i ten ziomeczek miał. Tylko pytanie. A, no i jeszcze ten. Josh, nie? Zaginął. Kurwa! Nie! Jessica! Nie! A ten starszy gość. Nie wiem, jak go opisać, to znaczy... Według zeznań na początku myślałeś, że was prześladuje. Czy ktoś z was jeszcze tak myślał? Tak, ale... Czy to możliwe, że ktoś z nich go zabił? Co? Nie, wy nic nie rozumiecie, nawet nie rozumiecie... Skoro was zaatakował... On ocalił mi życie. I widziałem, jak umierał. Słyszałam Jessica. Sama nie wiem, jakim cudem i czemu tam była, ale na pewno ją słyszałam. Będziecie przesłuchiwać tego jełopa? Dacie mu ode mnie popalić? Słucham. No jełopa, pana mięśniaka, Matthew Pochmistrza. Czy powinniśmy o czymś wiedzieć? O nie, no gdzie tam ludzie? Przecież on tylko zostawił mnie, żebym zdechła. Pieprzonej, walącej się wieży, skurwysypnij jeden cholerny. Pierdolej, przecież mogłem coś zrobić. Próbowałem, kurwa, coś zrobić. Nie dałem rady. Kompletnie mu odjebało. Chciał nas skrzywdzić. I byłem... Byłem pewien, że to on zaatakował Jess. Byliśmy blisko. Przynajmniej tak myślałam. Kiedy zniknęły, jego siostry przyszedł do mnie. Powiedział, że tylko ja potrafię go zrozumieć. Myślałam, że coś nas łączy. Jeśli potrzebujesz z kimś pogadać... Nie trzeba. Czasem, po traumatycznych przeżyciach... Mówię, że nie trzeba. Czemu uderzyłeś Josha? Zachowywał się jak szaleniec. Musiałem go powstrzymać. Przecież mówiłeś, że był związany. Tak, ale... Okej. Wiem, że to kiepsko wygląda. Nie rozumiecie mnie. Próbował pomieszać nam wszystkich w głowach. Ja dźgnęłam go i próbowałam uciec, ale wtedy nie wiedziałam. Przysięgam, nie wiedziałam. Czego nie wiedziałaś?
Kogo dźgnęłaś? Tego psychopatę. Nie wiedziałam, że to Josh. Myśleliśmy, że to prawdziwy morderca. Skąd mieliśmy wiedzieć, że Josh miał piłę i broń? O mój Boże. Byłem za wolny. Prawie się udało. Gdybym był chociaż odrobinę szybszy, to uratowałbym ją. Mogłem ją uratować. To moja wina. Tak jest. To twoja wina, Mike. Przeze mnie Jess nie żyje. Tak jest. Za to, że zrezałeś na mini. Posłuchajcie. Nie obchodzi mnie, czy mi teraz wierzycie, czy nie. To nieważne, bo w końcu i tak uwierzycie. Musicie zejść do kopalni. Co jest w kopalni, Sam? Widziałam, co tam jest i oddałabym wszystko, żeby o tym zapomnieć. Okej, dobra. O! Josh? Nice. To jest ten, jaki nie mieliśmy. Że on tam ładnie fidował się. O. Kurde. Nie śpię, nie śpię. Sam. I'm down. Think ładnie, ładnie. Elegancko. Dobra, zobaczmy, jak tutaj tam to wygląda. Skutki chaosu. Nie ma tylko jazz, nie? Nie mamy też wszystkich tutaj. Coś pominęliśmy, niestety. Dobra, zobaczmy, co tutaj wygląda. Nawet dziadek nie zdołał go pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie, ale pewne paliła klątwa została przebudzona. Dziesiątki mężczyzn tknęło tam bez jedzenia i światła. W ciemności zrodził się potworny bunt. Nieludzkie pragnienie doprowadziło ich do szaleństwa. Uczyniło z nich morderców. Potwory. Jedzące ludzkie mięso. Cicie, postraszyć ognie. Po tylu nieudanych polowaniach Makapiti wciąż był na wolności. Zupełnie poza moim zasięgiem. Aż pewnej nocy, mniej więcej rok temu, w końcu jednak go dostrzegłem. Ale tej nocy nie byliśmy w lesie sami. Jezus podczas gdy ja zrobiłem Makapiti. On tropił kogoś innego. Nie! Nie! Wasze przyjaciółki przez niego spadły w przepaść.
Nie mogłem zrobić nic. Kurwa! Nie! Żeby mi jakoś pomóc. Ale mogłem nie pomścić. Okej, okay. Czyli prawdopodobnie był ten nie taki jeden z głównych Wendigo? Czego się wszystko zaczęło? Ciekawe. Ciekawe. Okay.